Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek, sobota, więc jesteśmy na działeczce. Dzisiaj trochę nietypowo, bo nie przy roślinkach, ale na budowie. Wiele osób miało dużo pytań na Facebooku, generalnie wrzuciłem kilka fotek i tam było mnóstwo komentarzy, co, jak, po co to takie, prawda, teraz, czy to jest w ogóle moda, czy to w ogóle jest potrzebne, czy to jest nie szkoda pieniędzy. Według mnie nie jest szkoda pieniędzy, ponieważ tutaj mieliśmy taki kompost, tam jest sporo ziemi, z którą nie mamy za bardzo co zrobić, tak? To, co się wzięło stąd, że były borówki, trzeba było wykopywać ziemię. Tej ziemi się nazbierało bardzo dużo i potem ani to wywieźć, ani to przekopać, więc chcemy zagospodarować nadmiar ziemi. I teraz najlepszym rozwiązaniem właśnie jest zrobienie takiej grządki podwyższanej w kształcie litery odwróconego U. Z waszej strony to jest takie U. I teraz jak u nas to wygląda? Teraz pierwsza część filmu pokazuje właśnie, jak my to zbudowaliśmy z desek kompozytowych. Tutaj pójdą jeszcze dwie, tutaj pójdzie jeszcze kotwa jedna i tu druga, a tam trzecia, ponieważ wasze sugestie mówiły, że tu jest za mało tych kotew, za mało wzmocnień. Więc po prostu tutaj jeszcze damy po jednej kotwie w te miejsca mniej więcej. Tu będzie takie wzmocnienie tej konstrukcji na środku, tak? Dzięki wam za wasze komentarze. Mniej więcej tutaj, o, jeszcze pójdzie jedno wzmocnienie. Tutaj pójdzie drugie, tak, tak pokazuję obrazowo. A tam pójdzie trzecie. I taka konstrukcja będzie już praktycznie gotowa. Co tu jeszcze daliśmy? Daliśmy siatkę przeciwko kretom, przeciwko nornicom. To też wasze sugestie. Te dziury, te szczeliny, które też jakby tak zrobiłem, ponieważ chciałem, żeby wykorzystać materiał, tak, do tych słupków. Słupki mają 40 cm wysokości, a te szpary po prostu zatkamy agro włókniną, tak? Także wspólnymi siłami ta grządka, mam nadzieję, powstanie dzięki waszemu udziałowi, dzięki waszej pomocy. I cóż, moi drodzy, jest troszkę wiecznie, jest wspaniale, wychodźcie do ogrodów. Taka koszt takiej grządki, myślę, około 600 zł. Jeśli macie konkretne pytania, zadawajcie w komentarzach. Taka jedna deska, moi drodzy, kosztuje około 30 zł. Nawet może drożej, teraz ceny windują się do góry, więc nie wiem, ile już to wszystko kosztuje. Taka jedna kotwa, co pokazywałem, kosztuje około 20 zł, tak? Także łatwo policzyć, może nawet więcej jak 600 zł. Wymiary tej grządki znajdziecie na grupie Sobota na działce. No i cóż, komentujcie dalej. Róbcie grządki u siebie, myślę, że warto, nie trzeba tak się schylać. Łatwo ją się obsługuje, łatwiej okiełznać chwasty, więc są, myślę, same zalety. Niektórzy mówią, że szybciej wysychają. Nie sądzę, my tu jeszcze damy gałęzie. Damy jeszcze jakieś, prawda, tam są materiały, jakieś tam słomy trochę, gałęzi właśnie. I cóż, będzie fajna grządeczka, mamy ziemię przygotowaną, torf taki. Trochę mamy właśnie z kompostowej ziemi, więc wszystko będzie ok. Komentujcie, cześć.